Obchodzony 9 września Światowy Dzień Fas ma na celu uwrażliwienie na konsekwencje związane z piciem alkoholu w ciąży. O tym dniu nie zapomniano także w Krośnie. Na rynku w Krośnie dzieci wraz ze swoimi opiekunami wypuściły do nieba kolorowe latawce. W tym dniu dużo mówi się o alkoholowym zespole płodowym. To zaburzenia, które powstają pod wpływem alkoholu pitego przez matkę w czasie ciąży. Jest to niepełnosprawność ukryta. Dzieci, które są dotknięte tą chorobą, bardzo często są niediagnozowane albo są źle diagnozowane. Bardzo często jest to mylone z ADHD lub innymi zaburzeniami, a dziecko, które jest obciążone płodowym zespołem alkoholowym, wymaga specjalistycznej pomocy. Nie ma dokładnych danych, jaka ilość alkoholu wywołuje alkoholowy zespół płodowy. To jedna z niewielu chorób wrodzonych dziecka, na którą matka ma całkowity wpływ. Najważniejsze, żeby kobiety ciężarne albo mamy, które planują zajść w ciążę, całkowicie wstrzymały się od spożywania nawet małych ilości alkoholu. Statystyki pokazują, że więcej rodzi się dzieci z zespołem FAS niż z zespołem Downa. To jest bardzo niepokojące. U nas w Polsce jest taki klimat, że lampka wina nikomu nie szkodzi, nikomu nie zaszkodziła, wręcz nawet mówi się, że czasami pomaga na lepsze krążenie i zawsze jakieś wytłumaczenie się znajdzie. Jest takie ogólne przyzwolenie społeczeństwa na tą lampkę wina. Lekarze podkreślają, że największe uszkodzenia mózgu i układu nerwowego może spowodować alkohol w pierwszych tygodniach ciąży. Alkohol wypity w trzecim trymestrze może znacząco spowolnić rozwój dziecka, a nawet spowodować przedwczesny poród.